Bracia i siostry, pyta Jezus w dzisiejszej Ewangelii swoich uczniów: a wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr z głębi wiary, z głębi gorącego serca w odpowiedzi wyznaje: Ty jesteś Mesjasz. Przez wiele lat mieszkał w naszym mieście Poznaniu i tu stworzył największe dzieła wielki pisarz Roman Brandstetter. Zmarły w 1987 roku, urodzony w 1906 roku na południu Polski w Tarnowie, w rodzinie głęboko wierzących Żydów. Jako chłopiec miał nianię, Polkę, gorliwą katoliczkę. W czasie przechadzek zachodziła z małym Romkiem do katedry w Tarnowie, gdzie znajduje się cudowny wizerunek ukrzyżowanego Jezusa. Tam się modliła. Któregoś razu Romek zapytał: kto to jest? To jest Jezus. A kto to jest Jezus? To jest Bóg. Bóg? Bóg ukrzyżowany? Bóg wszechmogący ukrzyżowany? To nie jest Bóg. W czasie II wojny światowej Roman Brandstetter cudem ocalał od zagłady. Znalazł się w Jerozolimie, by pracować na słuchu radiowym służącym armii Andersa. Zdumiewał się, jak autentyczna jest Ewangelia, jak opisy dotyczące Jerozolimy sprzed wówczas 1900 lat odpowiadają rzeczywistości. Któregoś wieczora, późno już po zakończeniu pracy, wziął ze sobą do poczytania przed snem jakiś włoski tygodnik, z którego to tygodnika wypadła wkładka, kartka z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego. Kopia rzeźby Innocencio da Palermo z XVII wieku z kościoła San Damiano w Asyżu. Brandstetter spojrzał na leżącą na podłodze fotografię. I wtedy światło. To jest Bóg. To jest prawdziwy Bóg. Potem przyjął chrzest w kościele katolickim i jako wybitny pisarz, poeta, tłumacz Pisma Świętego stworzył wiele wspaniałych dzieł, także arcydzieło literackie, powieść Jezus z Nazaretu. Dlaczego Chrystus tak wielu ludzi ciągle fascynuje? Bo obok tych, którzy odrzucają Chrystusa, są tacy, którzy przyjmują Chrystusa. Kim On jest? W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Jezus jest Mesjaszem, Zbawicielem, Synem Bożym, prawdziwym Bogiem. Ale też jest prawdziwym człowiekiem. Sam chętnie o sobie mówił, także i w dzisiejszej Ewangelii: Syn Człowieczy.
Jako człowiek prawdziwy Chrystus jest fascynujący, ma wspaniałe cechy. Ma miłość i dobroć wobec wszystkich, a szczególnie wobec biednych i chorych. Nie tylko miłość, bo w miłości jest wzajemna wymiana, ale jeszcze coś więcej, bo miłosierdzie. W miłosierdziu jest obdarowanie, a z drugiej strony bezradność. Chrystus wyrozumiały, ale nie pobłażliwy. Chrystus cierpliwy. Choć wobec grzechu i zła na dziedzińcu świątyni uniósł się świętym gniewem. Chrystus wspaniały nauczyciel, lekarz. Skromny, cichy, pokorny. Pyta Jezus, a wy za kogo mnie uważacie? Kim dla ciebie jest Chrystus? Czy fascynuje jako Bóg? Czy fascynuje ciebie jako człowiek? A która jego cecha szczególnie fascynuje? Trzeba ciągle czytać Ewangelię, żeby fascynować się Chrystusem, nawet jeśli już wiele razy Ewangelię czytaliśmy, ciągle coś nowego możemy w niej odkryć. I czy chcesz naśladować Chrystusa? W czym najbardziej? Przeczytam wyznanie Romana Brandstettera o jego wierze w Chrystusa. Choć to trochę dłuższy tekst, warty jednak zrozumienia. Dla mnie Chrystus Ewangelii jest Bogiem groźnym i wymagającym. Nie jest słodkim Jezusikiem z jasełek, w miarę naiwnym, w miarę infantylnym, w miarę groteskowym. Jest sprawiedliwym, przebaczającym, ale nie mniej surowym Bogiem, a dostać się w Jego karzące ręce nie jest jasełkową przygodą. Chrystus na kartach Ewangelii i Apokalipsy jest często Chrystusem jachwicznym. Przypomnijmy sobie Jego klątwy ciskane na Korozain, Betsaidę i Kafarnaum, Jego siedmiokrotne biada, Jego gniew i zapalczywość, kiedy rzucił swojemu apostołowi: jesteś szatanem. Dzisiejsza Ewangelia. Przypomnijmy sobie Chrystusa z Apokalipsy, tego Chrystusa Słowo z mieczem obosiecznym w ustach, przychodzącego brać pomstę na narodach. Jest na pewno Bogiem cichego serca, ale zarazem Bogiem wielkiej zapalczywości. Jest Bogiem miłosierdzia i twardych żądań, Bogiem przebaczającym i Bogiem łaski, ale zarazem Bogiem nacierającym, wymagającym i zazdrosnym o człowieka, jak jego starotestamentowy ojciec. Chce urobić człowieka na swoje podobieństwo. Chce uczynić go świętym. Nie w przenośnym, ale w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie stylizujmy tekstu ewangelicznego dla celów naszego wygodnictwa. Chrystus żądał od nas, abyśmy wszystko i wszystkich zostawili, i ojca, i matkę, i braci, i siostry, i całą naszą majętność, i poszli za Nim. Domagał się od nas, żebyśmy byli biedni, bo wiedział, że pieniądz, złoto, posiadanie dóbr materialnych demoralizuje człowieka. Nieprawdą jest, że chodzi tutaj o ubogich duchem. Chodzi o ludzi, którzy swoich dóbr materialnych wyrzekli się z wewnętrznej potrzeby duchowej,
z nakazu wewnętrznego. Chrystus dosłownie, a nie metaforycznie żądał od nas wyzbycia się wszystkiego, aby człowiek wolny od ciężaru doczesnego posiadania mógł za nim iść. Nie róbmy z Chrystusa wspólnika naszych nędznych pożądań. W każdym razie ja tak Chrystusa odczuwam. Czy chcę się przyjaźnić z Chrystusem? Z jakim Chrystusem? Z tym prawdziwym z Ewangelii. Czy chcę pójść za Nim i z Nim, nawet jeśli to pójście oznacza krzyż, trud, zaparcie się siebie? Amen.